Siemanko, z tej strony Przemek, najlepsze gry i dziś przygotowałem dla was kolejny odcinek z najbardziej zwariowanymi reakcjami na Hagi Wagi w Poppy Playtime. Ostatni odcinek z tej serii tak bardzo wam się spodobał, że jak ten poleci jeszcze lepiej, to ja nie wiem, salto chyba zrobię normalnie. A właśnie, skoro jesteśmy już przy challenge'ach, to w tym odcinku macie ostatnią szansę, żebym krzyknął w miejscu publicznym Hagi Wagi tu jest! Ostatnio wam się nie udało, zabrakło wam naprawdę niewiele, także dziś obniżam próg i 600 łapek w pierwsze 15 minut i robimy to. Bo szczerze wam powiem, sam chciałbym zobaczyć to nagranie, jak to zrobię. Także proszę mnie tutaj nie zawieść, widzowie. Pamiętajcie także o subie z dzwoneczkiem oraz o tym, że macie szansę na zdobycie 30 zł PSC. Wystarczy, że napiszesz w komentarzu swoją ulubioną postać z Poppy Playtime. Czy jest to Hagi Wagi, Poppy, a może Kissimissi? Oczywiście każdy mój widz wie, że wyniki są na moim Insta na Instastory, także musicie go zaobserwować, link macie w opisie. I jedziemy z tym śledziem. Jak to nawinąłem w swojej piosence, Hagi ma 3 metry wzrostu i straszy cię kłami. A kto jeszcze nie słucha, no to niech nadrabia. Niektórzy na dodatek na widok tego 3-metrowego stwora krzyczą tak głośno, że ja sam bym chyba się samego krzyku wystraszył. Kurde mol. No i po raz kolejny widzimy tutaj przykład zadyszku z Poppy Playtime, czyli syndrom męczenia się grą, mimo że się siedzi. Oh my god! Gdybym ja słyszał takie dźwięki zza ściany, to bym się zainteresował, bo no powiedzmy, brzmi to troszeczkę dwuznacznie. Kurde! I pamiętajcie, im głośniej krzyczycie, tym wszystko dzieje się szybciej. Drzwi od Venta otworzą się szybciej, ja wbiję 600 tysięcy subów szybciej, wakacje będą szybciej, wszystko będzie szybciej. Naprawdę, naprawdę no. Może i można w ten sposób przenieść się do przyszłości, no. Wcale nie jestem teraz ironiczny, wcale. Kurde! Oh my god! Szybciej idź! No szybciej z tą lodziarnią w tym Wencie! Spadaj! Oh my god! To chyba koniec już z tą zabawką. Ja to akurat czuję, że nie jest to koniec. W pierwszym chapterze może i tak, ale w drugim na pewno nie. Jedna z bardziej szalonych reakcji na Hagi Wagi w Poppy Playtime, jaką w ogóle kiedykolwiek zobaczyłem. Musicie sami po prostu to zobaczyć. Cieszę się. Jak to mówią, spodziewaj się niespodziewanego. W tym przypadku niespodziewanego Hagi Wagi. Odejdź ode mnie! Kurde! Nie gram w to! Nie! Widzicie? Kolejna zaleta Poppy Playtime. Ona po prostu zmusza do ruchu. Jak wiadomo, ruch to zdrowie, a siedząc przy komputerze trzeba sobie robić krótkie przerwy. Nie, czekaj, zatrzymaj się, gro. No i widzicie, ten gracz aż musiał to rozchodzić. Moje serce. Biegnę! Pomocy! Nie! Nie mogę w to grać! Nie mogę w to grać! Jeżeli chcecie w 100% skuteczny budzik, to ustawcie sobie jego krzyk na dźwięk waszego budzika. Satysfakcja gwarantowana! Piszcie mi, no to co ja muszę zrobić? No te krzyki to jest po prostu mistrzostwo świata. Dostajesz normalnie order Hagiego Wagiego. Tutaj szybko. Przemów. Nie tu, nie tu przecież. Nie, nie tu, nie tu, nie tu. Nie. A jest zamknięte już. On to będzie próbował zniszczyć? A ten moment podoba mi się najbardziej ze wszystkich. Bo on już myśli, że jest bezpieczny, że Hagi Wagi jest już zamknięty, ale nic z tych rzeczy. Wyłania mu się zza pleców niczym twój tata, który po 15 latach wraca z mlekiem i bu. Dobra, zwalona jest skrzynka. Dobra, teraz w dół.
Jest dobrze, jestem coraz dalej! Ale się cieszę! Ale się cieszę! O, i tutaj mamy kolejną złotą reakcję. Perełkę nad perełkami. Czyli to, co moi widzowie lubią najbardziej. Oh my god! What the... Przestraszył się normalnie, jakby jakiegoś ducha zobaczył, ale przecież to jest tylko przytulanka, no. Ta, w sumie to tylko przytulanka. Nie taka przytulanka. Oh! What the... Yo! What? Jak to, co to jest? Ja ci szybko wytłumaczę, drogi kolego, co to jest. To jest Hagi Wagi, który cię goni i chce coś do szamy. Right, move! Move, 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 move! Go, go, go. I can't see, I can't see. Alright, there we go, there we go. Oh! Jego krzyk też w sumie nadawałby się na dzwonek budzika, no taki budzik to obudziłby mnie chyba z drugiego pokoju. Where I go? In a bit. Oh my gosh, are you... Szok, niedowierzanie, zaskoczenie widzę na jego twarzy. Niektórzy to przed grą w Poppy Playtime chyba powinni sobie zaparzyć jakąś herbatkę taką na spokojność, wiecie o co chodzi. A wy powinniście z kolei zostawić subskrybera, jeżeli jeszcze tego nie robicie. 600 tysięcy subów i pewnie to niektórzy z was znają na pamięć. Farbuję włosy na różowo oraz robię piosenkę Disco Polo. A przecież no do twarzy byłoby mi w różowych włosach, prawda? A tutaj mamy odgłosy totalnie z innej bajki. Po raz pierwszy musiałem także tutaj wyciąć niektóre słowa i zastąpić je moim ulubionym dźwiękiem. Dziękuję, że odpaliłem tą piosenkę, bo już a ja to wcale nie dziękuję, bo wtedy twoja reakcja na Hagiego Wagiego pewnie byłaby jeszcze lepsza. Od tego... Uciekaj! Uciekaj! No i kolejny z zadyszką. No ja nie wiem, co jest z waszą kondycją nie tak. Naprawdę, ja nie wiem. Ta gra jest za straszna dla mnie. Halo? Wyjść można? A dodatkowo tutaj mamy jeszcze Rage w gratisie. No takie nagrania to ja szanuję. Widzicie? Hagi Wagi normalnie chyba przejął kontrolę nad jego mózgiem i zaczął śpiewać. A może to Poppy? Ja w sumie prędzej obstawiałbym Poppy chyba. A jeżeli wy macie jakieś nagrania z reakcją na Hagiego Wagiego, to wysyłajcie je mi na mojego Insta w prywatnej wiadomości, link do niego macie w opisie. Coraz ciężej szuka mi się nagrań do tej serii, także będę bardzo wdzięczny za pomoc, a wy w ten sposób możecie zgarnąć nagrodę niespodziankę. Sub z dzwoneczkiem, łapka w górę, wpadaj na Insta, link oczywiście jak zawsze w opisie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.